Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Co i Kiedy z TCK. Moim dzisiejszym gościem jest Barbara Kompała z działu artystycznego i porozmawiamy trochę o Dniu Dziecka w TCK. Dzień dobry, cześć. Dzień Dziecka, a właściwie rodzinny Dzień Dziecka w TCK. Mhm. Mamy go zaplanowany na 2 czerwca. Od godziny 12 będą się odbywać tutaj animacje i różne inne aktywności, które są skierowane dla rodziców, dzieci, i ogólnie rzecz biorąc całych rodzin. Czyli jest to Dzień Dziecka, Tarnogórski Dzień Dziecka w TCK, ale jest to jednocześnie trzeci Tarnogórski Dzień Rodziny, tak? Tak jest, tak. Trzeci Tarnogórski Dzień Rodziny jest organizowany przez Stowarzyszenie tarnogórskarodzinka.pl i ten Dzień Rodziny polega na tym, że są targi usług i aktywności skierowanych dla rodziców i dzieci. I w ramach tych targów będzie można odwiedzić różne stoiska eksperckie, na przykład logopedę, eksperta od chustonoszenia, ale też będzie można się trochę pobawić, bo będą animacje, będą zabawy, tańce, pląsy. Także myślę, że dla każdego coś miłego się znajdzie. No i TCK również w ramach tego Dnia Rodziny przygotowało swoje aktywności, czyli na przykład zabawy z chustą animacyjną. Będą też zabawy i gry sportowe. No i będzie oczywiście na zakończenie projekcja filmu Piotruś Królik. Piotruś Królik, czyli tak. Bardzo fajna animacja. Tak, nie tylko dla dzieci. Co w tym dniu nasi widzowie, nasi klienci mogą się spodziewać jeszcze? Będą też dmuchańce. To już jest aktywność przygotowana również przez tarnogórskarodzinka.pl. Będą stoiska z różnymi smakołykami, na przykład popcornem, na przykład kawa z Gatto Nero. Także myślę, że każdy, kto przyjdzie na Tarnogórski Dzień Rodziny, będzie mógł wyjść z niego zadowolony. Czyli dla każdego coś dobrego. Tak jest. Więc z Basią zapraszamy na Tarnogórski Dzień Rodziny, Dzień Dziecka w TCK, który odbędzie się 2 czerwca. No i do zobaczenia. Do zobaczenia, zapraszamy.